czuć tutaj wielką piłkę, to na pewno dla nich jest potężne, fajne wydarzenie. Turniej bardzo długi, ale myślę, że wszyscy są bardzo zadowoleni. Podoba nam się, że jesteśmy na takim wielkim stadionie. A jakie to są emocje na takim stadionie grać? Małe. Bardzo fajnie się grało. Dlaczego? Bo jest dużo miejsca. Pierwszy raz ogólnie czuję się jak taki zawodnik, jak na przykład Robert Lewandowski, który gra na stadionie. My jesteśmy tutaj 3 razy. Czyli normalnie. 3 razy, tak. Ja tutaj pierwszy raz broniłam na bramce, że prawie wygrałyśmy. Stadion robi mega wrażenie. Wszystkie drużyny są za dobre. Ciężko było nam wygrać. Ale fajna zabawa, to? Tak. No i tu bardzo. To najfajniejszego było. Dla mnie nie wiem. Bronienie. Bronienie. Gole były fajne. Nie wiem, chyba to... Dla mnie mecze. Jestem na stadionie. Bardzo fajnie, dobrze bronię. Tylko 4 bramki wpuściłem. Bardzo fajnie. To jest wasze spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że wasze marzenia się spełnią. Jesteście gotowi? Tak. Najlepszy na razie mecz. No, dobrze bronisz. Jak to jest uczucie po takim golu? Tak. Super, co? Tak. To może to pokażemy. Co pokażecie? Taką... nie esce. To nie wolne pokażemy i bronienie i wszystko pokażemy. Wszyscy, niech pan nas nagrywa. Nagrywam. Wszystko co się da. A my półfinał. Półfinał przed wami? Tak. Ale to wygraliśmy. Ale nie Marka. Ale nie Marka. Tu jest zupka chińska. My tu wygramy. Zupka chińska. Finał, dojdziemy. Mam zupkę chińską na głowie. Cieszynki czy wywiad? Myślałem, że cieszynki ćwiczycie. A co to jest? No po golu jak się cieszyć. No to opowiadajcie, no. Na turnieju jest bardzo fajnie. Wygraliśmy wszystkie mecze i teraz będziemy grali w finał, w którym zwalczymy się nawet potężną drużyną, ale myślimy, że wygramy. 2, 3, ja się spróbuję. Tak? Gdzie masz? Oby więcej takich imprez, będzie większy talentu, więcej Lewandowski w Polsce. Spoko było. To mało, co poszło na się bawimy grywą, bo może! Jestem bardzo zadowolona. Dziewczyny zostawiły serducho na boisku i na pewno za rok też damy się wszystko i przyjedziemy. Która bierze puchar do domu? Ja biorę! Trzecie, a pewno ten
świetna zabawa, super atmosfera. Cały dzień z piłką, nie można sobie lepiej wyobrazić. Lepiej spędzonego poniedziałku. Także dzięki bardzo, do zobaczenia za rok. Dajcie łapkę w górę!